Gmina Nędza od września realizuje projekt edukacyjny, którego zadaniem jest praca z uczniami zdolnymi oraz z uczniami, którzy z niektórych przedmiotów muszą się trochę podciągnąć. Ciekawe metody pracy, specjalnie opracowane programy nauczania oraz rozwijające kreatywność pomoce dydaktyczne sprawiają, że zajęcia są bardzo lubiane przez uczniów. Poniedziałek, godzina 12:45, pierwsze piętro szkoły w Nędzy. Odwiedzamy grupę uczęszczającą na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, szczególnie uzdolnionych, a odbywające się w ramach projektu Indywidualizacja w gminie Nędza. Aktualnie na zajęciach jest dominująca grupa dzieciaków z klasy trzeciej, dlatego że mamy ich piątkę. Jest ale dziewczynka również z klasy pierwszej, dwie dziewczynki z klasy drugiej. Jest też jeden rodzynek, który się świetnie sprawdza. No oczywiście mamy na celu rozwijanie tego potencjału, który tkwi w maluchach, a jest tego troszeczkę, jest co pokazać. Na zajęciach bawimy się głównie z plastyką, z muzyką, troszkę jest teatru i to wszystko staramy później się pokazać na forum, na zewnątrz, środowisku nie tylko szkolnym, ale również lokalnym, troszeczkę dalej. Poniedziałkowe zajęcia pobudzają wyobraźnię i przenoszą dzieci w świat fantazji. Zajęcia bardzo mi się podobają. Malujemy na nich różne rzeczy do różnych konkursów. Jest bardzo fajnie, lubimy się bawić farbą, wszystko robimy z rozmachem i tak to jest. A dzisiaj co tam ciekawego rysujesz? Dzisiaj rysuję krainę tęczowych lodów, tak sobie właśnie wymyśliłam. I później ją zaprezentuję wszystkim. Robimy dużo ciekawych rzeczy na konkursy. Co ostatnio rysowałeś? Na muzykę Chopina taki obraz, że jak dzieci sobie wyobrażają muzykę Chopina. A dzisiaj? Nowe Soci miasto. Nowe. To twoja wymyślona kraina, tak? Tak. I inspiracją są na pewno Igrzyska Olimpijskie? Tak. W tym samym czasie w sali naprzeciw odbywają się zajęcia dla dzieci rozwijających zdolności matematyczno-przyrodnicze. Bierze w nich udział 8-osobowa grupa uczniów z klas drugich i trzecich. Ostatnio malowaliśmy plac zabaw, plan z góry, z lotu ptaka. Bardzo lubimy te zajęcia, bo dużo jest zabaw, uczymy się nowego. Byliśmy na wycieczkę do Ród. Zwiedzaliśmy zamek i były różne takie konkursy, że potem było losowanie. Zawsze poznajemy coś nowego w formie zabaw. Dzisiaj akurat erupcja wulkanu. Grupa dowiedziała się, w jaki sposób powstały wulkany i jak są zbudowane, a żeby zrozumieć, na czym polega zjawisko erupcji, przeprowadzono specjalną symulację. Dzięki wspaniałym środkom dydaktycznym, które szkoła zyskała przez projekt unijny Indywidualizacja Nauczania, zajęcia te są na pewno bardzo ciekawe dla dzieci i bardzo atrakcyjne. Jest to nauka przede wszystkim poprzez zabawę, poprzez eksperyment, poprzez doświadczenia, poprzez obserwacje. Dzieci uczą się logicznego myślenia, wyciągania wniosków, doskonalą technikę liczenia. Jeżeli chodzi o przyrodę, to przede wszystkim dużo wiadomości dotyczących naszych okolic, rezerwatu, który tutaj nieopodal mamy, rezerwatu Łęszczok. Dowiadują się o lesie, o mieszkańcach lasu, rozpoznawali, nazywali różne rośliny, drzewa, gatunki drzew. Także tutaj szerokie pole naprawdę do popisu. Równie miło czas spędza grupa uczniów rozwijających zdolności komunikacyjne. W sali wypełnionej kolorowymi, miękkimi klockami odbywają się zajęcia socjoterapeutyczne. Na tych zajęciach przede wszystkim uczymy się współdziałania, współżycia w grupie przede wszystkim. Do grupy tej należą dzieci, które są bardzo energiczne, muszą gdzieś ruch wyzwolić, że tak powiem, ale są też dzieci, które są dosyć nieśmiałe. I właśnie na tych zajęciach próbujemy pogodzić jedno z drugim. Czyli dzieci bardzo ruchowe staramy się, żeby tę energię gdzieś wyzwoliły z siebie. Dzieci nieśmiałe, żeby wydobyły z siebie. Dzieci bardzo zajęcia lubią, o czym świadczy praktycznie 100% frekwencja za każdym razem. Wręcz już parę dni wcześniej zawsze się dopytują, proszę panią, a będą znowu te zajęcia. Na tych zajęciach uczymy się akceptacji samego siebie, akceptacji kolegów,
Uczymy się współdziałania poprzez co? Poprzez słowo, poprzez muzykę, poprzez ruch. W pracy z uczniami pomagają rozwijająca kreatywność, a przy tym przynosząca mnóstwo frajdy pomoce dydaktyczne. Na tych zajęciach fajnie robimy różne rzeczy. Najbardziej mi się podoba, że jesteśmy razem i bawimy się. Jakie zabawy tu się odbywają? Różne, ukradamy różne wieżowce i bawimy się berka. I jeszcze w klasie robimy takimi autkami, potem czasami na salę idziemy. W ramach projektu odbywają się też zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna oraz zajęcia, które pomagają podciągnąć się w czytaniu, pisaniu i w matematyce. Wychodzimy z założenia, że jeżeli coś potrzebujemy, jeżeli to jest istotne, to w ten czas do tych projektów, szczególnie z kapitału ludzkiego, podchodzimy, bo robienie projektu dla samego projektu jest bezsensem, prawda? To jest jednak każdy projekt, szczególnie te z projektu z kapitału ludzkiego, wymagają 1001 różnego rodzaju dokumentów. I ich nie dość, że już napisanie jest czasochłonne, bo to jakby już jest rzecz, której aż tak pod uwagę nie trzeba brać, ale potem ich realizacja, oprócz tego, że zajęcie trwa, jest to wszystko otoczone jeszcze szeregiem różnego rodzaju dokumentów. Akurat mamy program, który uwzględnia przede wszystkim coś, co nie w każdej szkole jest uwzględniane, znaczy pracę z uczniem zdolnym, z uczniem bardzo zdolnym, ale także pracę z uczniem, który ma problemy edukacyjne. Więc tutaj jedna kwestia, żeby wyrównać pewien poziom, a druga sprawa, żeby tego rodzaju też zajęcia prowadzić, które powodują, że dziecko zdolne przestanie się na nich nudzić, że on będzie miało taką zaserwowaną jakąś dawkę zajęć, które między innymi tą energię, ale taką energię patrz intelektualną zagospodaruje odpowiednio. Zajęcia w ramach projektu odbywają się we wszystkich szkołach na terenie gminy Nędza, w samej Nędzy, w Zawadzie Książęcej, Babicach oraz Górkach Śląskich. Indywidualizacja w gminie Nędza to projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt będzie realizowany do końca roku szkolnego.